Kłaniam się Państwu do pasa serdecznie, z radością, bo nie mam się czym smucić, chociaż z grubsza rzecz biorąc, zanim żeśmy się spotkali, to przeszliśmy przez kolejne fale rozmaitych, no, trudnych dosyć przejść, ale wszystkie one są wpisane, teraz już widzimy to z pewnym dystansem, bo one się powtarzają w postaci fal, te nasze przejścia, i nakładają się na to wszystko, co się dzieje wokół nas w postaci tego, co słyszymy od naszych znajomych, co odczuwamy i co przeżywamy z naszymi najbliższymi. I te wszystkie symptomy tej naszej rzeczywistości realnej ciągle są przedmiotem z jednej strony poznania, wiedzy, świadomości tego, co się dzieje, a z drugiej strony cały czas budują to, co się teraz tworzy, bo się okazuje, że sprawa jest dosyć trudna. I od razu na samym początku zacytuję dziwne słowa ojca, które powinny ostudzić moje zapędy takie alarmistyczne i ostudzić również zapędy alarmistyczne wszystkiego, co się wokół nas dzieje, bo cały real chce nam wymówić, że zaraz nam się niebo na głowę zawali i coś jeszcze się przydarzy, coś bardzo złego, coś niespodziewanego i coś koniecznie, niezbędnie koniecznego. A tymczasem, co mówi ojciec? Nie jest tak późno, żeby było za wcześnie. Nie jest tak wcześnie, żeby było za późno. Dziwne to słowa, taka jak gdyby taka sinusoida zakręcona słownie, ale ja rozumiem sens tych słów tak, że ojciec w ten sposób przypomina, że wszystko, co się dzieje, co się toczy w nas, wokół nas i we wszechświecie, nigdy do tej pory i teraz i na przyszłość również nigdy nie będzie i nigdy nie jest i nigdy nie było niespodziewaną jakimś trzęsieniem ziemi, lawiną, jakimś nieszczęściem, jakimś dopustem Bożym, jakimś gwałtownym, nagłym i niespodziewanym zdarzeniem. To wszystko jest naturalnym ciągiem zdarzeń, przez który idziemy my wszyscy, brniemy albo lecimy na skrzydłach radości, miłości i ostatnio również i wolności, ale tak czy inaczej jest to fala życia, spokojnego, nieustannego życia, w którym wszechświat tworzy sam siebie poprzez działanie nasze, wasze, działanie ojca i matki, przede wszystkim działanie, bo ostatnio bardzo silnie to odczuwam, kontakt z Wszechjasnością Bożą i z tą Wszechjasnością Bożą to tutaj zaraz postawimy nad tym duży znak zapytania, bo tutaj mamy parę, dzisiaj, na dzień dzisiejszy mam tu w zanadrzu parę tajemnic rozwikłanych, dosyć ostro, ale żeby później już nie powracać do takich codziennych spraw, to zajrzymy sobie do korespondencji. Ja tylko wspomnę, że po pierwsze no, oglądalność naszego programu gwałtownie spadła. Wcale się nie dziwię, ponieważ ludzie, tutaj nie ma żadnych sensacji, wszystkie takie kobry i miłosne i kobry zdarzeniowe przetoczyły się, takich ciekawostek jakichś nadzwyczajnych nie ma, jakichś obyczajowych z mojej strony nauk, troszeczkę i takich od lat 18 też jakoś przeminęły. I jeśli chodzi o dzisiejszy wykład, to będzie jeszcze gorzej. Zaraz tutaj będzie taki uniwersytet, że Politechnika wysiada. Niestety w tej chwili tworzy się tworzą się podwaliny istnienia, nowego zupełnie istnienia. Dobrze Państwo, jeżeli mnie słuchali mój ostatni wykład uważnie, to przecież widzieliście Państwo, że zaczynamy od pierwszego drgnięcia istnienia, dosłownie pierwszego takiego wyjścia z wszechmaterii, pierwszego z impulsu życia, pierwszego impulsu rozbłyskowego, podwójnego początków. To wszystko opowiadałem na naszym poprzednim wykładzie. I dzisiaj pójdziemy tak troszeczkę dalej w technologii budowy tego, co żyje i tego, co jest. Tego bycia w bycie. Dlatego, że technologia, to samo słowo tak brzmi sucho i politechnicznie, ale tak czy inaczej, jakby na to nie patrzeć, to świadomość, która sama w sobie ma tak wysoki wymiar, że właściwie jest, jak gdyby jej w ogóle nie ma, a jest całkowicie wszędzie i każdy z nas, będąc sobą, jest jednocześnie współistotny tejże właśnie boskiej świadomości i na tym najwyższym planie nie potrzebuje żadnych uwolnień w postaci nadzwyczajnych darów wolności, natomiast na tym planie, kiedy ma się przejawić w bycie, kiedy ma dostać gęste ciało, ma dostać otoczenie w postaci dotykalnej i fizycznie, i zmysłowo, i duchowo, i energetycznie, i świadomościowo, no to wtedy zaczynają się te wszystkie perypetia. I tak czy inaczej, z grubsza rzecz biorąc, po to, żeby to wszystko działało i żeby było, to do tego służy technologia. I do tej pory technologia była boska swoją drogą, tworzenie tego kosmosu, wszechświata, atomów, materii, a technologia ludzka, nawet biorąc pod uwagę te najwyższe cywilizacje, które mają z nami od dawna zawsze ścisły kontakt, to oni stosują tak czy inaczej technologię ludzką, która z grubsza rzecz biorąc, choćby nie wiem jaka była doskonała, a doskonałość tej technologii mierzona jest w naszym takim przekonaniu tymi wszystkimi cudami, które mogą wyczyniać, a najlepiej to takimi cudami jak sypanie prosto z mankieta skarbami albo wibuti, takim proszkiem świętym, albo rodzenie tych złotych jaj bezpośrednio, albo czynienie cudów, że ktoś zmarł, a zaraz wstaje żywy, albo się rozchorował i zaraz się uleczy. Także takie właśnie oznaki cudowności to już na pewno jest boskość, a z grubsza rzecz biorąc, tak czy inaczej, co by się nie robiło, to jest ciągle tylko i wyłącznie technologia. I ta technologia do tej pory, ludzka z grubsza rzecz biorąc, tym się różniła od technologii boskiej, że była sztuczna, syntetyczna i martwa. Dosyć tak nie pobieżnie, ale tak wstępnie omówiłem te cechy na ostatnim wykładzie, te cechy ekonomiczno-przestrzenno-substancjalne. To nie będę do tego powracał. Dzisiaj pójdziemy dalej, będziemy już tworzyć tą substancję dotykalną, ale ona jeszcze musi przejść przez etap energotypu, czyli że taki jeszcze zupełnie niewidzialny, taki już będący w użyciu, już istniejący, ale jeszcze nie oblepiony masą, jeszcze nie uformowany sztywnością, jeszcze nie mogący lepić coś, z czego co się da dotknąć i z czego można coś zbudować, tylko tą podstawową podstawę, kiedy wychodzi nie tyle z pustki, co ze świadomości w pierwszym takim momencie. Zaraz to wszystko Państwu opowiem. Na razie sięgnijmy na sekundkę do korespondencji. Tym razem Państwo byliście dla nas nadzwyczaj łaskawi i wszyscy moi kontrowersyjni słuchacze tym razem w ogóle się nie odezwali, może się na mnie pogniewali, albo może przestali oglądać nasze filmy. W każdym bądź razie jedyne skrzyżowanie, że tak powiem, szpady pojęciowo-językowej nastąpiło jednak. Pan Andrzej napisał, od kiedy mrok miałby zgasić światło? To tylko z dobrej woli światła istnieje mrok. Także takie filozoficzne zastanowienie nad mrokiem, że skoro mrok jest wtedy, kiedy nie ma światła i w związku z tym, jeżeli on jest, no to rozumiem, że światło mu na to pozwala. Tymczasem my już weszliśmy w takie pojęcia energetyczne, że i światło to jest za mało powiedziane, i ciemność, i czerń, i cisza, i pustka, i takie pojęcia trzeba uściślić, co oznaczają, jaki wymiar, do czego służą i jaką mają konsystencję. I w tym wypadku i światło, i mrok też są jakąś konkretną energią i takiej łaski ze strony światła, w stronę ciemności, że w ogóle istnieje, to czegoś takiego, panie Andrzejku kochany, nie ma. I ja tutaj panu odpowiedziałem, że no, świat musi być taki, jak pan uważa, że powinien być. Z chaosu naszych własnych pomysłów to tak prędko nie wyjdziemy dzięki takim mądrościom. Pozdrawiam i proszę o cierpliwość. Zaczekajmy, panie Andrzeju, dajmy szansę temu, co dopiero się tworzy. Zobaczmy, co z tego wyniknie, zanim zaczniemy dokładać własną twórczość. Na nią już niebawem przyjdzie czas. I na to pan mi odpowiedział tak fajnie, dobrotliwie, bez jakiejś intencji złośliwej. To fantastyczne w tym świecie, że każdy może się podzielić swoją mądrością, przekonywać innych, że jego świat jest najwłaściwszy z właściwych i nie ma ważniejszego od tego jego właśnie świata, a zresztą każdy będzie doświadczać tego samego do czasu, aż się nauczy. Stać się zmianą. Nauczy stać się zmianą. No to taki slogan, który z grubsza rzecz biorąc, powiedzmy, że udam, że nie rozumie, bo ja już mi się obijał tyle razy o uszy, to stać się zmianą. No wiadomo, że wszystko się pantarei, wszystko płynie, wszystko się zmienia i my, jeżeli chcemy w rzece życia płynąć z duchem czasu i z duchem istnienia, no to musimy zmieniać się razem z tym zmieniającym się światem. Teraz przed nami stoi fantastyczny etap, panie Andrzeju, ponieważ wchodzimy w taką konsystencję tego, co się właśnie tworzy. To się nie zmienia, bo poprzednio mieliśmy do czynienia, w poprzednim bycie, którego już w ogóle nie ma, tam mieliśmy do czynienia właśnie ze zmianami, bo ojciec ciągle człowiek w dużym takim przybliżeniu, bo to przecież istoty nie tylko ludzkie brały w tym procederze udział. W każdym bądź razie wszystko, co było przez technologię boską zrobione, to człowiek i sam siebie i okolice usiłował na wszystkie sposoby zepsuć, a więc właśnie dokonywać zmian, taki miłośnik zmian, a ojciec, żeby to naprawić, to z kolei co i róż to dokonywał nowych zmian i nie dosyć, że naprawić, to jeszcze wychodził naprzeciw tak, żeby tak naprawić, żeby już później tego przynajmniej się nie dało zepsuć i takie w kółko Macieju się powtarzało, aż ojciec zrobił jedno cięcie i sprawę załatwił jednym pociągnięciem. Także, a teraz ojciec sobie z tego żartuje. Pozwolę sobie jego żart przedstawić. Niektórzy z Państwa może pamiętają, dobrych parę lat temu w telewizji szły takie fantastyczne kreskóweczki węgierskie, które były tak robione jedną kreseczką, że zawsze rzecz się odbywała na jednej linii i taki malusieńki ludzik sobie szedł i na tej linii przeżywał różne przygody i zawsze spotykało go niespodziewanie jakieś, no nie tyle nieszczęście, ale jakaś tam przygoda, mniej lub bardziej śmieszna, która go oczywiście bardzo zaskakiwała i myśmy się bardzo wszyscy znakomicie bawili na tych kreskówkach. I teraz tutaj mamy do czynienia z identyczną kreskóweczką. Po linii czyli że po istnieniu idzie sobie człowieczek, idzie i dochodzi do takiego miejsca, w którym zastaje materię. I zastaje coś zupełnie nowego, czego do tej pory nie było. I tak się zastanawia przez chwilę, którędy ma pójść, górą czy dołem. I tak sobie wymyślił, że chyba jednak pójdzie dołem. Czyli, że krótko mówiąc, wziął tą materię i wlazł w nią. No i tak za daleko nie poszedł, bo zaraz mu się ta droga skończyła, to znaczy ojciec mu to istnienie przerwał, bo powiedział, no dalej to nie będziemy brnąć w ten materializm. I taki dowcip właśnie ojciec przedstawia na pokazanie tego wszystkiego, co do tej pory się stało. I tego już po prostu nie ma. Teraz jesteśmy po drugiej stronie, a ta materia, która spowodowała to nieszczęście tego małego człowieczka, czyli że całego bytu, który do tej pory był, to jeszcze, żeby było, nie powiem śmiesznie, ale żeby było jakoś tak tej, panie Andrzeju, tej zmianie, to już takiej większej zmiany być nie może, dlatego że tej materii w ogóle jeszcze nie ma. Ona się dopiero zacznie tworzyć. I początki tego tworzenia ja opowiadałem na naszym poprzednim spotkaniu, a dzisiaj pójdę dalej. No i będzie to dosyć taka trudna, wyrafinowana politechnika, zaraz do niej dojdziemy. Jeszcze tylko na chwileczkę pozostanę przy korespondencji, żeby później już do niej nie wracać. Mój były partner szedł za mną i z szyderczym uśmiechem pchał mnie w stronę dużego, palącego się ogniska. Po prawej stronie stało wysokie drzewo, a na nim siedział biały gołąb i widząc to całe zdarzenie bardzo płakał. Ona widziała jego łzy. Ta popychana. Ja w końcu wpadłam w te płomienie i się spaliłam. Ale za moment z tego popiołu wzleciała biała gołębica. Do tej gołębicy dołączył ten płaczący gołąb i razem w radości odleciały. To jest wizja i taka, która w największym też tak skrutacyjnym ujęciu pokazuje z grubsza rzecz biorąc sytuację taką klasyczną tych wszystkich, którzy tęsknią za wielką miłością bliźniaczą, za prawdziwą miłością i co tu dużo mówić, ale również i za wolnością. A tutaj okoliczności te, które do tej pory były takie, że zawsze mieliśmy do czynienia, tak było zorganizowane nasze życie codzienne, nasz real, że zawsze człowiek uduchowiony miał do czynienia z partnerem, który był Bogiem drugiej generacji, albo w układzie mężczyzna-kobieta, albo w układzie kobieta-mężczyzna. W każdym bądź razie ta druga strona była zawsze nieżyczliwa, zawsze usiłowała wszystko zepsuć i na koniec tutaj wszedł do gry płomień. Opowiadałem o tym wszystkim, co ten płomień teraz zaczął wyczyniać. Dzisiaj będzie ciąg dalszy tego płomienia, ale tutaj w tej opowieści ten płomień dokonał definitywnej ewolucji, to znaczy takiej transformacji, przemiany. I dzięki temu te gołębie już stały się gołębiami i mogły razem odlecieć, ale się za rączki nie wzięły, ani obrączek sobie nie nałożyły, ani żadnych jakichś kajdanów takich małżeńskich, nikt im ślubu nie dawał, po prostu obok siebie odleciały szczęśliwe i tak się tutaj spełnia postulat po pierwsze wolności, po drugie miłości, a po trzecie wielkiego, cudownego piękna i spełnienia wreszcie tej miłości bliźniaczej. Będziemy jeszcze dzisiaj mówili, bo to jest tylko taka przypowieść symboliczna, a przejdziemy do bardzo poważnych konkretów. Zanim przystąpimy do spraw politechnicznych, czyli że właśnie do tworzenia materii, pozostaniemy jeszcze przy sprawach zasadniczych, jeszcze ważniejszych niż tworzenie materii dla przyszłego bytu i realu wszechistnienia i istnienia, spraw ludzkich. One są najważniejsze. I teraz podsumowując te wszystkie doświadczenia, przez które przeszliśmy i informacje, które posiadamy, ale tym razem mam te informacje nie są już komunikatami, które mówią, że coś jest tak, a nie inaczej, tylko są opowieścią o konkretnych zdarzeniach, a do tego jeszcze dojdzie zaraz opowieść moja osobista też o konkretnych zdarzeniach w naszym życiu realnym. Także ta wiedza o człowieku tu na ziemi jest już teraz o różnych ludziach, różnych ludzkich istotach, nie tylko na ziemi, ale w kosmosie, we wszechświecie i we wszechistnieniu. Wszystkie tajemnice na dzień dzisiejszy zostały odsłonięte, także dzisiaj będę miał następne dwie, bardzo arcyciekawe, i zaraz o nich opowiem. I z grubsza tylko zrobiłem takie podsumowanie, jakie to istoty ludzkie zamieszkują Ziemię. I jeśli powiem, że cały wszechświat, to się nie pomylę, ale rzecz polega na tym, że gdzieby ta istota ludzka nie przebywała poza ziemią, w jakim tylko bądź wymiarze wysokim, wyższym, najwyższym albo tym niskim i najniższym, daleko od realu ziemi, to po pierwsze ziemia i człowiek są i tak istotami wszechwymiarowymi, a więc każdy z tych wymiarów i tak istnieje na ziemi, to jest raz, a dwa, wszystkie te istoty, mimo że w swoim realu przebywają gdzieś poza ziemią, w swoich wymiarach, to i tak przebywają tutaj bez trudu na ziemi. Dla przykładu konkretnego powiem, że zaraz tutaj będę opowiadał o tej piątce, bo są tajemnica Andrzeja, cel został osiągnięty i tajemnica 2 piątek została rozegrana, i na przykład jedna z tych piątek to jest pięć czarownic, które do tej pory organizowały nam całe to nasze miłosne życie, tak, że tak nam to dawało w kość, zaraz o tym opowiem, ale trzymając się tego właśnie, że one tam przebywają w swoim wymiarze i tam wszystko tutaj stamtąd na ziemią kierowały, a ja z kolei mam bardzo bliską znajomą, u której one na co dzień przebywają wieczorami i sobie gaworzą. Otrzymują ode mnie, jak twierdzi, bo jest przy tym moja znajoma, jakąś wiedzę, jakieś wykładziki, jakieś rozmówki, a ostatnio, ponieważ dokonała się już rewolucyjna zmiana, o której zaraz opowiem, to już nie kiedy indziej, tylko wczoraj doniosła mi moja znajoma, że już siedziały, nie było żadnych wykładów. Mówi, wiesz co, nie mogłam spać, one przez całą noc śpiewały. I ja nie mogłam spać, ale ja śniłam, że one śpiewają i byłam wśród nich i słyszałam, co one śpiewają, i one całą noc śpiewały, tak się cieszyły. Zaraz wam, kochani, opowiem z czego. Pozostając przy temacie, istoty ludzkie z grubsza podzieliłem na takie bardzo skondensowane grupy. Pierwsze to są ludzie umarli, to są ci normalni nasi ludzie, że ludzkość na ziemi jest w 99% umarła. Na naszym poprzednim spotkaniu pokazaliśmy i czerepy, które na wszystkich czekają, każdy ma swój w najwyższym boskim wymiarze, i te odbitki twarzy i głów, maseczki, to znaczy foremki, które czekają najpierw na energię świadomości, potem na energię jajka, które będzie podzielone i wyda wszystkie materialne surowce do tego, żeby utworzyć ich ciała, i to wszystko będzie przechodziło przez te foremki. Te foremki będą formować i z jajek, i z energii świadomości, ale przede wszystkim z tej materii, o której zaraz opowiem, nowej, która się zaraz tworzy, z tych energotypów i potem genotypów, i to wszystko razem będzie lepiło, ale na razie i będzie dawało skutek taki, że wreszcie po kolei ludzie na ziemi będą się odradzać, rodzić na nowo. I z nimi nie przewiduję z grubsza rzecz biorąc żadnych kłopotów, ponieważ oni będą już zupełnie nowymi istotami i w tym momencie Ojciec wynagrodził ich tym, że te wszystkie przejścia, które doprowadziły do tej tragedii, że uśmierciły siebie, swoją ludzką poprzednią postać w poprzednim bycie, teraz jej nie mają, muszą uzyskać nową postać tego Homo Cosmicusa, którego pokazywałem już Państwu na poprzednim naszym wykładzie. Jego postać, jego wzorzec już czeka na każdego z nich i już reszty kłopotów mają po prostu za sobą. Rodząc się będą czystymi dziećmi, które nie będą miały już do załatwienia żadnej niecnej, przykrej i trudnej sprawy. Będzie na nich czekać tylko i wyłącznie radosne życie i to jest pewne. Radosne to znaczy pozbawione smutków i jakichś bólów. Ale jeżeli ktoś myśli, że umrze z nudów, no to zapewniam go, że w moim przekonaniu na pewno tak nie będzie. Życie będzie o wiele bardziej fascynujące niż to, które do tej pory było, ale to nie o to chodzi, żebym ja kogokolwiek przekonywał. To jest pierwsza grupa ludzi. Druga grupa ludzi to są bogowie drugiej generacji. I ci bogowie drugiej generacji to jest wśród nich i są ci, którzy już są trawą i mamy tu komunikat o tym, że oni zaczęli robić postępy, bo w tej trawie zaczęły wyrastać drzewka, na razie małe, ale już są wyższe od tej trawy i nabierają takiej rzeźkiej mocy, także dobrze sobie ci najgorsi, najpodlejsi bogowie, którzy zostali zdegradowani do świadomości traw, bogowie drugiej generacji dobrze sobie radzą. Natomiast ci najlepsi bogowie drugiej generacji, którzy pozostali w ciałach ludzkich i są wśród nas, są naszymi partnerami życiowymi, to jest jedno wielkie nieszczęście i będę zaraz o tym opowiadał i tu jest najtrudniej, dlatego że oni się nie mogą odrodzić, bo oni nie umarli. Oni ciągle żyją i ciągle są tak samo, mają te same cechy. Jakie cechy wyśledziłem ostatnio, to się okaże. Z grubsza tylko tutaj powiem, że tutaj wyśledziłem, ale na bazie naszych własnych przeżyć, przez które sami przeszliśmy, że i opowiadałem zawsze Państwu szczerze o tych przejściach, że z grubsza rzecz biorąc mają one taki charakter falowy. To znaczy nagle następuje jakiś kryzys, w tym kryzysie następuje cała masa jakichś tam doświadczeń i naszych stanów, które przechodzimy, szczególnie emocjonalno takich duchowo-energetycznych, przez to są one tak uduchowione, a potem wychodzenie z tego kryzysu w taką falę, w której człowiek łapie oddech i zaczyna jakoś rozumieć, przestaje wyjść z bólu i zaczyna już kontaktować z otoczeniem i z sobą i wyciągać wnioski z tego, przez co przeszedł. I potem znowu wpadmy w okresie naszej przerwy pomiędzy jednym wykładem a drugim. Tym razem była ona krótsza. Przeszliśmy przez dwie fale takich potężnych kryzysów. I co zauważyłem w odniesieniu i do nas, i w odniesieniu do bogów drugiej generacji i również chyba i innych istot, o których tu zaraz opowiem, że te huśtawki kryzysów, takich napięć, tego wszystkiego, co na ziemi też widzicie, co się dzieje w polityce i w gospodarce i wśród ludzi, te takie fale niepokojów, fale takich zagrożeń, to wszystko tak właśnie faluje. I to falowanie to jest, ja bym porównał do wyciskania igieł ze stogu siana. Szukaj igły w stogu siana, no się nie znajdzie, ale trzeba to ucisnąć, nacisnąć i taka igiełka się pojawi. I wtedy można tą igiełkę wyjąć. I te kryzysy mają właśnie to na celu, że wyciskają cechy z poszczególnych ludzkich istot, jakieś tam, które on miał głęboko ukryte, ale te najgorsze. I on nie może, bo nie ma karmy dla bogów drugiej generacji, oni tam bardzo sobie umiejętnie organizują swoje życie i potrafią unikać karmy. I w związku z tym wszystkie te cechy przechowują od tysięcy lat mają identyczne i zaraz dokopaliśmy się do tych najważniejszych i najgorszych, teraz właśnie w trakcie tych kryzysów i zaraz o nich opowiem, ale najpierw opowiadam o tym mechanizmie, że w trakcie tego kryzysu te cechy w postaci takich właśnie włosów wystają z nich i wiecie, co na nie czeka? Ogień, o którym opowiadałem tyle na ostatnich dwóch naszych spotkaniach. Ogień, ponieważ te cechy są te, które wystają, są oczywiście niewłaściwe, to znaczy takie złe, to on je opala i likwiduje. I przychodzi następny kryzys i znowu jakieś tam wyłażą, wyciskają i on znowu ich opala. I te kryzysy jedne po drugim tak falują i mam nadzieję, że zaczną się zmieniać, chociaż muszę wam powiedzieć, że mamy do czynienia z ciężkim orzechem do zgryzienia, ponieważ jak na razie przeszło jest parę kryzysów i parę napięć i żadnych rezultatów takich naprawdę, które w których widziałbym, że oni się zmienili na lepsze, po prostu zwyczajnie nie ma. Mało tego, w tych ostatnich kryzysach powtórzyły się wszystkie ich najgorsze postawy i jeszcze po prostu było gorzej. A w moim przypadku było nie gorzej, tylko powiedziałbym najgorzej. Opowiadam. Tutaj, kochani, widzicie, taka ładna bramka, to jest bramka w ogrodzeniu naszego domku, w którym mieszkamy. Taka estetyczna i fajna. I zawsze po drugiej stronie tej bramki przychodzi właśnie Jego Ekscelencja, książę drugiej generacji i oczekuje na dziecko, które za chwilę wyjdzie, czasem nie chce wyjść i on tam cierpliwie czeka na dziecko, które wychodzi z naszego domu i zaraz po skończonym weekendzie jadą, odjeżdżają razem. I w tym czasie, kiedy tutaj on stoi i czeka, to człowiek w mojej postaci, taki nieudany jak ja, stary, brzydki i na dodatek jeszcze taki, którego tamten książę w ogóle nie znosi, po prostu najbliższe spojrzenie na tego człowieka, tego drugiego, po prostu napawa go natychmiastową wściekłością i zawsze aż się trzęsie z tej wściekłości, a ten człowieczek, który stoi po drugiej stronie tego ogrodzenia, no zawsze na dzień dobry wita się z nim, panie Stasieńku, panie Mieczysławku, panie jakiś tam Dariuszku i dzień dobry, czy może byśmy sobie rękę podali i oczywiście tutaj za każdym razem słyszy pod swoim adresem ty szmato, albo ty śmieciu, albo ty pajacu, albo takie jeszcze groźby, nie będę powtarzał słów takich naprawdę niecenzurowanych, których tam nie brakuje. W każdym bądź razie zawsze ta propozycja podania rąk to wręcz jest absurdalna. Nawet w pewnym momencie ten człowieczek dowiedział się, że co jak co, ale podania ręki to się nie doczeka, to chyba prędzej się śmierci. Jego ekscelencja książę prędzej się śmierci doczeka niż podania ręki. I nagle ostatnio padła propozycja tam z tamtej strony tej bramki, że a właśnie dzisiaj podam rękę. No to człowieczek bardzo się ucieszył, że pan Stasiu chce mu łaskawie podać rękę. I tutaj ta furtka jest tak ukształtowana, że na wysokości mężczyzny, wyciągając rękę przed siebie, no to przeszłaby ona tutaj przez tą strefę niższą tych krat. Ale tym razem Jego Ekscelencja książę tak jakoś wyniośle podał rękę górą. No więc człowieczek pośpieszył się pośpiesznie i tak chciał sięgnąć do tej ręki, która była mu podana. No to w tym momencie, kiedy już wystawił rękę tu górą, to Jego Ekscelencja książę się cofnął, zabrał rękę, więc, ale człowieczek taki ucieszony, że przecież zaraz poda mu rękę, wystawił swoją jeszcze dalej, taką na wysokość swojego już nie łokcia, ale przedramienia, poza krawędź górną tej furtki stalowej, potężnej. No i co się wtedy stało? Nagle ta ręka wystawiona do podania została uściśnięta, ale nie przez jedną rękę, a przez dwie, które okazały się imadłami, które zaczęły skręcać mu rękę, wykręcać. W strefie tej wyciągniętej ręki przez człowieczka wytworzyła się po prostu zwykła dźwignia i usłyszał: no teraz chcesz usłyszeć chrzęst łamanej kości, i kość zaczęła być skręcana i naciągana, i przed tym chrzęstem złamanej kości jeszcze człowieczek lewą ręką sięgnął, żeby zrzucić okulary Jego Ekscelencji, bo miał na nosie. On odskoczył do tyłu i puścił, i w ten sposób ręka nie została złamana. Także przekroczona została bariera fizycznej agresji, która ze swoją drogą to nawet potem człowieczek tak się odezwał, że szkoda, wiesz, szkoda, że mi tej ręki nie złamałeś, bo przynajmniej no, coś konkretnego byś fizycznego zrobił, mógłbyś spokojnie wylądować w więzieniu, a tak to przecież łamałeś mi rękę i nic cię za to nie spotka. Jak to cię łamałem rękę? Nic takiego nie było. Ja mówię: no jak to nie? Przecież łamałeś mi rękę przed chwilą. Ty chyba jesteś albo pijany, albo naćpałeś się narkotyków. Nic takiego nie było. Przecież nie masz świadków. No jak nie masz świadków, to nikt ci ręki nie łamał. Także przy tej okazji od razu poleciało i kłamstwo, i agresja, i zła wola, i to wszystko, co do tej pory przejawiał, Jego Ekscelencja przejawiała we wszystkich innych działaniach od lat prowadzonych na łonie, że tak powiem, rodzinnym. I czemu o tym opowiadam? Tym razem nie chcę mówić o tym, że ktoś jest zły, gorszy lub najgorszy, tylko chcę pokazać, jak w tych falach kryzysu została wymuszona jeszcze gorsza reakcja niż te najgorsze do tej pory, bo do tej pory to Jego Ekscelencja, nie mając świadków, okładał pięściami swoją małżonkę, dusił ją, a w sądzie, ponieważ świadków nie było, a jeśli oni byli, to świadczyli przecież sami sędziowie śledczy, mówili mi, kiedy byłem na zeznaniach, że przecież no, wszyscy zeznają przeciwko tej pani, więc, bo ona jest winna, więc to wiadomo, że nie mógł być skazany, ponieważ nie było świadków, a jak byli, to było to tylko to skarżyli. Jeszcze ten świat mentalność bogów drugiej generacji jest taka, że na apelację po tym wyroku, który został wydany przez sąd pierwszej instancji, to sąd drugiej instancji, ja to opowiadałem, wiecie co napisał? Napisał, że przecież Jego Ekscelencja dziecka nie uderzyła. W związku z tym podtrzymują wyrok. Pokrzywdzonej przyznają tam jakąś sumkę niedużą odszkodowania za doznane krzywdy, ale krzywd nie doznała, dlatego że utrzymują wyrok ten pierwszej instancji. Ponieważ, jak się okazuje, nawet sąd przyznaje rację wszystkim tym, którzy uważają, że mąż, skoro żona jest winna, ma prawo ją bić. Dziecko nie uderzył i sąd przyznaje mu czyste prawo. Może sobie spokojnie okładać swoją małżonkę pięściami, dusić ją, byleby tego nikt nie widział, żeby nie było świadków, i wtedy prawda jest nieistotna, a jeżeli jest, to tylko taka, która służy temu dobru tej strony bogów drugiej generacji. Coś podobnego było w wydaniu jeszcze innych członków. I do czego zmierzam? Do czegoś bardzo, bardzo ważnego. Dlatego, że wcześniej księżniczka Martynika zorganizowane miała urodziny, przygotowany tort, upominki oczywiście dla niej, te urodzinowe, i kiedy już miała pojechać na tą uroczystość, nagle zobaczyła śmierdziela człowieka mężczyzny, a ona nienawidzi mężczyzny i jeszcze tego egzemplarza ludzkiego szczególnie, więc nie pojechała na żadne urodziny, urodziny się nie odbyły i wtedy jeszcze, i to jest, chcę tutaj, odkryłem tajemnicę po prostu. Ona nagle powiedziała, że największą zbrodnię, jaką popełnił ten człowieczek w stosunku do niej, to wtedy, kiedy z nią przebywał bardzo pokojowo, bo przecież spędzili razem kilka dni i to tak pogodnie i wesoło i było bezkonfliktowo. I wtedy ten człowieczek się dowiedział, że ośmielił się powiedzieć do niej permartyniczko. Strasznie ją w ten sposób po prostu skrzywdził i obraził i to jest niedopuszczalna taka zbrodnia. To jeszcze mi tak jakoś przeciekło przez mój umysł. Natomiast tutaj zaraz przy okazji tego podania rąk, proszę zobaczyć obrazek, kiedy Chrystus z Lucyferem podają sobie ręce. I no, nikt nikomu nie usiłuje jej łamać, dlatego że oni współpracują. Jeden czyni zło, drugi za to zło płaci i to jest taka dżentelmeńska umowa. I do tej pory tak się człowieczek spodziewał, że ta umowa dżentelmeńska jest, że tak powiem, ciągle ważna. Ona trwa tysiącami lat, setkami lat, całymi pokoleniami historycznymi. I raptem przy tej furtce jednak ta ręka chciała być złamana, także przekroczona została ta granica tej umowy boskiej, ale przy okazji człowieczek usłyszał, że dopuścił się zbrodni i przecież nie byliśmy, nie pasaliśmy razem krów. I to było mu powiedziane. Człowieczek był nazywany ty śmieciem, ty szmatą, ty pajacem. Nie powiem co jeszcze, żebyś uciekać z tego domu, z tego miejsca, ale za pomocą słów takich niewybrednych. A on odpowiadał zawsze: panie Stasiu, panie Kaziu, panie Mieciu, prawda? Zawsze panie. A tu raptem jakiś... Nie pasaliśmy razem i długo się nad tym zastanawiałem. I co jest? I nagle wpadłem. Porównałem do tego, co słyszałem od księżniczki. I już wiem, jakiej zbrodni dokonałem. Dokonałem zbrodni, że mówiłem: panie Stasiu, a nie albo panie Mieciu, a nie panie Stanisławie i Ksiński, panie Mieczysławie Kowalski, prawda? Panie, tylko mówiłem Zdzisiu albo... I to była zbrodnia. A wiecie, jaka to, na czym ona polegała? Na próbie spoufalania się. Bo wiecie, kim my, ludzie, jesteśmy dla bogów drugiej generacji? Jesteśmy bydłem. Dosłownie oni o nas i myślą od tysiącleci, że my jesteśmy bydłem. Nadajemy się tylko jako partnerzy w życiu codziennym, tylko na sługi, na prostytucję, jeśli chodzi o miłość, i na robotników, i na mięso armatnie, jeśli chodzi o wojny, i na tłuszcz do robienia mydła z ludzkich ciał. I mam na myśli to, co się działo w obozach koncentracyjnych. Także wszystko, co najgorsze, było spokojnie można robić z ludźmi, ponieważ oni w stosunku do tych, którzy nimi rządzą, którzy są ich partnerami z drugiej strony właśnie jako bogów drugiej generacji, oni są bydłem. Nie są ludźmi, bo ludźmi są tylko oni. I teraz tacy nie mogą umrzeć, bo śmierci nie ma, nie można ich zabić i nie ma karmy, która by mogła ich podprowadzić pod ten proces oczyszczeniowy. I teraz te kryzysy, o których opowiadałem, służą właśnie takiemu stopniowemu wyciskaniu z nich, tych ich cech, wyciskaniu, a ogień je przypala. Wyciskaniu i ogień ich przypala. Jak długo to będzie trwało, kiedy się wreszcie zmienią? Nie wiem, na razie tych zmian nie widzę, bo jest gorzej niż było, ale może to gorzej, to będzie jakoś zbliża nas do przełomu, ale nawet i karmicznego, bo teraz po tym łamaniu rąk to, bo to karma może się odezwać, chyba że ten człowieczek ma jakieś nadzwyczajne karmiczne winy w stosunku do tego lorda i ich mości, więc może to ta karma została mu po prostu w ten sposób spłacona, a jeśli nie, to czeka, tym razem fizyczna karma, czeka już niezależnie od tego, czy to jest kłamstwo, czy to jest prawda, ale zdarzenie miało miejsce i zobaczymy, jak to się wszystko rozminie. Nikomu złego nie życzę, w każdym bądź razie ten proces trwa, a ja przystępuję do następnej grupy istot. Opowieść pani Jugi. Ojciec, Bóg, zabrał go do świata skutego lodem. Przyjechali tam saniami, stanęli na środku placu, który był taflą lodu, a przy którym z daleka znajdowały się dwie osady. Ojciec powiedział, żeby on poszedł załatwić transport. On człowiek. Skierował się do osady po lewej stronie, chociaż widział, że ich powierzchowność była odpychająca. Szedł boso po śniegu w takim stroju, jaki miał, gdy zasypiał, czyli w majtkach i w t-shircie. W tej osadzie żyły istoty przypominające klasycznego diabła z legend. Duże rogi, czerwone twarze i w ogóle bardzo brzydkie fizjonomie. Odziani byli w skóry i ich chaty też były ze skór. Powiedział, że potrzebuje transportu. Istota zaczęła się szydzić z niego. Jak mam traktować cię poważnie, skoro chodzisz ubrany po śniegu, właśnie taki prawie nagi? Mąż uniósł się dumą, odwrócił się i poszedł do tych drugich, po drugiej stronie placu. To byli ludzie bardzo piękni, platynowi blondyni o długich, prostych włosach. Długie platynowe włosy powtarzają nam się już w wielu wizjach i w wielu spotkaniach, nawet tête-à-tête, i już stamtąd bogowie zaczynają zbliżać się bardzo poważnie do nas, ale teraz on idzie do tych platynowców po tą usługę. To byli ludzie bardzo piękni, platynowi blondyni. Kiedy mąż zapytał o transport, wszyscy zaczęli go zapraszać, żeby wszedł i usiadł, odpoczął i rozgościł się. Mimo tej uprzejmości była w nich jakaś sztuczność, albo raczej dający się odczuć fałsz. Zaprosili go, żeby usiadł z nimi w kręgu. Cały czas próbowali mu się przypodobać, przesadnie naskakując. W ich zachowaniu, w ich oczach było jednak coś, co powodowało silne poczucie niepewności, a nawet strachu. W pewnym momencie, gdy prowadzili kurtuazyjną rozmowę, podeszła do niego piękna dziewczyna i pocałowała go w szyję, zachęcając, żeby został. Mąż poczuł ból w miejscu pocałunku, jak przy poparzeniu. Poszedł do trójkątnego stalaktytu zeszlifowanego na lustro i zobaczył, że cała szyja jest poszarpana jak po ugryzieniu przez dzikie zwierzę. Kiedy patrzył z przerażeniem na tę ranę, zobaczył ich odbicia w lustrze. W tym odbiciu były to nieprawdopodobnie przerażające bestie. W panice rzucił się do ucieczki. Powiedział ojcu, że nie dał rady załatwić transportu. Ojciec odpowiedział: w tym miejscu jest tylko zło. Tu nie ma dobra. Na początku instynktownie serce pokierowało cię tam, gdzie uzyskałbyś transport, bo chociaż te istoty są złe, całe ich zło jest widoczne i przewidywalne. To ty przez swoje urażone ego nie uzyskałeś tego, po co przyszedłeś. Poszedłeś tam, gdzie nigdy nie uzyskałbyś żadnej pomocy. Tam jest najgłębsze zło. Ono jest ukryte. Gdybyś patrzył oczami serca, nie poszedłbyś tam. Zwiódł cię ich wygląd. I ten wygląd wszystkich bestii, to tych właśnie tego typu z tamtego świata górnolotnego, najwyższego, o wiele wyższego w sensie wymiaru od naszego trójwymiaru, trzeciego wymiaru, naszych gęstości naszych ciał i czwartego, piątego i szóstego gęstości naszych ciał energetycznych i astralnych. Tamte są, to jest ten świat lodowy, a więc świat, który istniał przed stworzeniem materii i przed stworzeniem tego bytu, w którym myśmy zaistnieli. Więc to są istoty boskie, które wtedy zostały stworzone i do dziś dzień są takie, jakie są. Rzecz w tym, że religie aż się uginają, wszystkie po kolei, od aniołów, od świętych w świetle lśniących, przepięknych i z pięknymi słowami i z pięknymi cudami czyniący. Także to wszystko jest, człowiek jest skazany na ich łaskę i niełaskę i na to, co sam wyczuje, od tego pięknej istoty, wysokiej, bo przecież w świetle i technologicznie uposażonej nieprawdopodobnie, bo i cuda czyni, i z martwych powstają, i pojazdy ma takie, że znikają i się pojawiają gdzie chcą i kiedy chcą. Także no, same cudowności i za tymi cudownościami i pięknym wyglądem niestety nie wyczuwamy i nie wiemy o tym, że jesteśmy w większości zdani na takie właśnie demony. No a teraz, kochani, następna kategoria. Bogów jeszcze wyższych i czyniących jeszcze większe szkody, oczywiście i jaśniejszych, i świetlejszych, i piękniejszych od tamtych, o których teraz opowiadałem, ale realnie czyniących do tej pory przez całe istnienie, starego istnienia, czyniących tego, co sami chcieli, i są pod nazwą, tajemniczą nazwą 55. Andrzej dostał taki właśnie szyfr identu, który jest celem, czyli że cel został osiągnięty w ten sposób, że został podany do wiadomości 11.01.11. I to się równa 55. I 55 to jest taki właśnie synonim tajemnicy największej odsłony. I tą największą tajemnicę już nie Andrzej, a Mariusz w towarzystwie i przy pomocy Anny przeszli doświadczalnie. Otworzyła się przede mną i Anią para drzwi. I najpierw weszliśmy w pierwsze, gdzie Ania znalazła się w bardzo subtelnych wymiarach. I okazało się, że są to anioły, istoty dbające o prawidłowe procesy na ziemi. Istoty te tłumaczyły nam, jak ważna jest Ania i że mają specjalną dla niej ochronę. Więc zapytałem, skąd oni dostają polecenia, i wskazali światło, że informacja płynie ze światła, z najwyższych wymiarów. Oni byli święcie przekonani, że to najwyższe światło. Ja jednak jestem bardzo wynikliwy i polecieliśmy z Anią do tego światła sprawdzić je. Okazało się, że tam jest 5 bogów i światło nie jest ich, a pochodzi od ludzi, którzy zwracając się do nich jako albo do źródła, albo nazywając ich energią wszechświatłości, tak jak ja nazywam, ale wiem, do kogo się zwracam. I teraz właśnie się okazało, że ci, którzy toną w tym świetle i ta piątka, bo to najpierw byli aniołowie, którzy są zajęci pomaganiem ludziom, ale tam pomoc otrzymują i informacje otrzymują ze światła. I tam w to światło poszedł Mariusz i w tym świetle okazało się, że jest 5 bogów i to światło wcale nie jest ich, tylko pochodzi z energii ludzkiej, to znaczy od wszystkich tych, którzy się po prostu do nich w jakiś tam religijny sposób albo duchowy do światła, albo do jakichś tam bogów modlą i to światło to jest energia ludzka. i dzięki tej energii ludzkiej ci, cała ta piątka robi sobie z całą tą ludzkością, co im tylko się zechce. Dla tych bogów jest ono pożywieniem i zasłoną. Wśród bogów było 4 mężczyzn i 1 kobieta. Przestrzeń była cała w świetle. Bogowie byli wysocy i smukli i odziani w brązowe szaty. Okazało się, że ochrona Ani, ta, o której mówili aniołowie, była tak naprawdę przeszkodą i więziła ją. Powiedziałem im, że jesteśmy 100% wersją Ojca i że jesteśmy wolni. Przytoczyłem zdarzenie z września, że cały stary byt jest już odcięty i oni nie mają już na nic wpływu. Kiedyś pomogli Ani, ale ona już nie jest ich własnością. Zaczęła się teraz dyskusja między samymi bogami, tą piątką. Jedni twierdzili, że tak jest i już ich wpływy się skończyły, a inni, że nic się nie zmieniło. Ich szef się wściekł na moje argumenty. Nie chciał przyznać, że już nie ma władzy i nadal obstawał przy swoim. Jednak Ani odpuścił i ona uwolniła się od ich wpływów. Wróciliśmy do tych pierwszych aniołów. Dostali od nas całą informację o tym świetle i o tym, co tam się kryje za tym światłem, co spowodowało u nich niewyobrażalne zdziwienie, a później wielką radość, bo zostali uwolnieni od błędnego pojmowania dotychczasowego światła i dotychczasowej duchowości. Jednocześnie zauważyłem, że światło strefy tych bogów zaczęło gasnąć. To jest bardzo istotne, że teraz jak mówimy o tych wszystkich sprawach, to to, co sobie powiemy i to, co zrozumiemy i to, co uruchomimy w swoim życiu jako już element trwały, to natychmiast działa. Już tego nikt nie wyłączy, nikt nie zakłóci. W ten sposób krok po kroku wchodzimy w nowe i każdy nowy krok już nie jest do cofnięcia, nie jest do poprawki, jest zawsze właściwy i zawsze wiedzie do kolejnej właściwej zmiany nieodwracalnej. Wystarczy zrozumieć, zobaczyć, doświadczyć i to jest już sprawa załatwiona. Nigdy się już nie musi i nie powtórzy. Drugie drzwi. Kolejne drzwi to była przestrzeń kosmosu związana z bliźniaczym płomieniem Ani. W tej przestrzeni odszukaliśmy jego świadomość. Była to potężna istota, mędrzec. Przystąpiliśmy do rozmów, skąd pomysł o tej miłości i o tych bliźniaczych połączeniach. On również wskazał światło i nazwał je źródłem. Powiedział, że stamtąd płynie miłość i ona ich łączyła. Cudowne hasło źródło jakoś od zawsze mi nie pasowało. Przenieśliśmy się tam, aby to sprawdzić. Przechodząc przez światło, odsłoniła się czarna kula, a w niej kobiety. Wyglądem raczej nie przypominały bogiń. Siedziały nad wielką misą i prządły nici. Lubię pytać i zaczęła się ich opowieść. Mówiły, że one zsyłają miłość na ziemię i łączą ludzi w pary i że to takie dobre i cudowne dla człowieka. A ja na to, jeśli to takie wzniosłe, to czemu wyglądacie jak wiedźmy? I prawda tych pań rozsypała się. Okazało się, że one ściągają światło z ziemi z ludzi. Dlatego tam od dołu z pozycji człowieka są widoczne jako światło. Miłość, którą ściągają z człowieka, ma niskie wibracje, jest biologiczną energią pochodzącą z chwili zauroczenia. To pierwsze burzliwe emocje w chwili tak zwanego zakochania. Jest to energia biologiczna, a nie miłość duchowa. Te wiedźmy maczają swe nici w misie pełnej tej biologicznej miłości i splatają nimi tych ludzi, którzy tak bardzo pragną miłości. Czyli każdy, kto przyjął od nich taką wersję miłości, otrzymuje ją na ich warunkach. Wiedźmy miały takie same brązowe szaty jak tamtych 5. A więc one zajmowały się właśnie tym wszystkim, co do tej pory było, a więc krzewieniem kultury miłości biologicznej i z tego bardzo dbały o to, żeby w realu cały czas łączyć ludzi takimi parami, ażeby człowiek był z Bogiem drugiej generacji i za pomocą miłości, energii biologicznej łączyli je takimi właśnie wstępnymi romansami, z zakochaniem, i dlatego każdy, kto szedł z grubsza rzecz biorąc do ślubu, to pamięta, że te śluby były takie uroczyste i wszyscy byli bardzo zakochani, a potem większość z tych małżeństw stawała się już do końca życia gehenną, jeśli nie potrafili się rozstać, no bo przecież przyrzekli sobie, że się nie rozstaną i w związku z tym już musieli pozostać w niewoli cierpienia i niemiłości do końca życia. W każdym bądź razie one dbały o to, ażeby ta miłość owszem była, ale była wieczną niewolą i wiecznym asumptem do tego, żeby człowiek z jednego cierpienia wchodził w niewolę jeszcze gorszego cierpienia. I w taki właśnie sposób tutaj żeśmy poznali drugą, właściwie trzecią kategorię istot, które teraz już skończyły swoją pracę. Opowiadałem, że moja znajoma opowiadała, że właśnie te wiedźmy u niej już od dłuższego czasu egzystowały w jej domu i sobie spotykały się tam ze sobą, ale i ze mną. A ostatnio, czyli że właśnie przedwczoraj, właśnie wtedy, kiedy zakończyły swoją pracę, to tak się z tego ucieszyły, że już nie muszą maczać rąk w tej brudnej robocie, że po prostu śpiewały. Nareszcie mogą nie być wiedźmami. A teraz, kochani, przystępujemy właściwie do clou dzisiejszego naszego spotkania, do tworzenia materii, ale jeszcze jej nie ma. Był już rozbłysk początku początków, było już wyznaczone miejsce, w którym przestrzeń i wyznaczona porcja informacji z zamysłu do tego, ażeby zacząć tą materię tworzyć, ale jeszcze nie jest zaczęta. Teraz przystępujemy do tworzenia materii i przeczytam wizję, którą już czytałem na ostatnim naszym wykładzie, ale na tym naszym ostatnim wykładzie nie poszliśmy dalej i nie wysnuliśmy z tego dalszych wniosków, ale nie poznaliśmy również dalszych procesów zagęszczania, ale przede wszystkim różnicy w substancjalności, w substancji nowo tworzonej materii w porównaniu do tej, która była do tej pory. Ta, która była do tej pory, przy okazji już napomykam, jaką cechę mam na myśli. Materia starego bytu była wybuchalna i rozszczepialna. To znaczy z niej można było tworzyć materiały burzące, czytaj proch, bomby, kule mogły świstać i zabijać ludzi, a bomby większe i mniejsze i te największe burzyły wszystko, co było na ich drodze, ale to przynajmniej tylko burzyły. Natomiast jeszcze na dodatek materia dysponowała swoją radioaktywnością i z tego można było, i robione są oczywiście bomby, i atomowe, jądrowe, i termojądrowe, jakie byś tylko nie zechcieli. I w tym momencie ta materia uruchamiała proces, w którym unicestwiała siebie do korzeni swojego istnienia. I chcę właśnie jeszcze raz powrócić do tego momentu tworzenia nowej materii, która w sobie będzie miała taką konsystencję i taką budowę i taką postać, z której się już nie da zrobić materiałów burzących ani materiałów termojądrowych, jakichkolwiek atomowych wybuchów. Jeszcze raz przeczytam, posłuchajcie, jaki to jest piękny przekaz o tym, jak się tworzy to, co jest istnieniem. Jestem w stanie, w którym kreślę sobą oraz kreślę w sobie energię po obrysie sześciokąta, tak jak w benzenie, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po chwili widzę już ten sześciokąt, a w nim pojawia się okrąg. Utworzyła się substancjalność, energotyp. To jeszcze, to dopiero jest energotyp, czyli że fizyczny przejaw tego, co za chwilę będzie, ale on już jest, ale jeszcze nie jest pokryty trwałą jakimś tworzywem, jeszcze nie da się go ani dotknąć, ani się z niej nic uformować. Ale energotyp, od energotypu wszystko się totalnie zaczyna. Dostrzegam teraz, że ten okrąg jest otworem, a patrząc przez ten otwór, widzę kolejną warstwę za płaszczyzną sześcioboku, na której znajdują się rzędy poziome drobniutkich liter. To są programy już wzięte, widziane w polu tego otworu, czyli że kręgu, czyli że całości, ale tylko to, co widzi ta całość po drugiej stronie, może wyczytać sobą z zamysłu, to może przyjąć. Zamysł zawiera wszystkie inne informacje o całym istnieniu, ale tylko ta cząstka, którą obejmie, ta całość, która jest teraz w tej cząstce benzenu, tylko taka zostanie przyjęta i zaraz zacznie tworzyć już swoją, będzie tworzyć swoją już substancję. Na razie jest substancjalnością. Po chwili te litery pojawiają się na sześcioboków i tworzy się substancja. Następnie po skosie po prawej u góry pojawia się kwadrat na tej samej płaszczyźnie, na której był przed chwilą sam sześciobok. Kwadrat jest cały, zapełniony drobniutkimi literami. Tak tworzy się cząsteczka żywej, organicznej materii, kochani. Absolutnie tutaj pokazywałem przy tej okazji plansze, te cząsteczki, które były widziane przez Katarzynę i tak to się właśnie tworzy. I chcę tylko napomknąć, że w tym momencie, kiedy mówi o tym, że jestem w stanie, w którym kreślę sobą oraz kreślę w sobie. Czy wam się kojarzy ten stan z jakimś stanem, o którym już słyszeliśmy? Bo mnie się kojarzy z takimi słowami. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Że początek, chodzi o początek, początek początków. Tamten był impulsem, a ten jest już konkretną czynnością. Ale ta czynność została wykonana przez istotę boską, która sama z siebie jest żeńska, a więc rodną, bo teraz cały ciężar tworzenia istnienia przechodzi na stronę materii. Zobaczcie, jak to było pięknie już powiedziane nam, mieliśmy o tym powiedziane chyba ze 3 lata temu, jak nie więcej. Zobaczcie. Tą informację dostaliśmy 17 sierpnia 2017 roku, czyli że ponad 3 lata temu. I już w niej było pokazane to, ja jak to zobaczyłem, te równania, to wrosłem dosłownie w ziemię ze zdumienia, bo ojciec pokazał, że cały ciężar istnienia przenosi na stronę materii, na stronę tego drzewa życia. Tu jest całość, czyli że ta potrójna trójnia, te trójkąty, następnie to R i ta kula, to jest całość istnienia i to i potrójna trójnia, która była przed istnieniem i całe istnienie równa się materia. Materia i tutaj jest jeszcze taki malusieńki znak równości, H równa się R. To znaczy promień kuli istnienia równa się, tylko dorównuje wysokości pierwszego trójkąta tego drzewa życia, czyli że całej materii. Ta materia zawiera w sobie taki zapas energii i przestrzeni i swojej mocy, że całe jestestwo starego istnienia mieści się u niej na małym czubeczku. Już wtedy, 3 lata temu, ojciec pokazał, że to się zaraz, że to tak będzie. W tym rysuneczku, który pokazywałem Państwu, ten dowcipny, że tam ten człowieczek się zawalił i zniknął i była katastrofa, to bo on wszedł w materię. To tej materii jeszcze nie ma. I tej materii, która tutaj jest na tym równaniu, też jeszcze nie ma. Ona dopiero zaczyna być. I jeśli zaczyna być, to znowu jawi się pytanie, co było najpierw, kura czy jajko? Bo jeśli chodzi o narodziny ludzkie, te, o których opowiadałem dzisiaj na samym początku naszego spotkania, to tam mowa była, i pokazywałem to na poprzednich spotkaniach, o foremkach, a w foremkach są jajka. Jajka zawsze pochodzą z jednego jajka, tylko są rozpołowione, a więc żeby były, to musi być kura. I co ostatnio? Moja Kasieńka została nazwana w wykładzie, w przekazie kurą domową. To kura domowa. Ja już nie powiem, jak ja zostałem nazwany. W każdym bądź razie ona jest zajęta bardzo szczytnym zadaniem rodzenia jaj. A ja jestem zajęty sprzątaniem naszego domu. Chodzę z miotłą i zamiatam resztki kurzu, który jeszcze po domu się może tak wybyć. Także ja tutaj jestem osobą towarzyszącą i usługującą. Zamieniliśmy się rolami. Także ta dominacja męskości w sensie duchowości, tej, która dobrze wie, co powinno być, żeby było lepiej, i tak wiedziała, że wszystko się zawaliło, a teraz kura będzie rodziła was, moi kochani, jak nas słuchacie, natomiast materia dopiero się rodzi i ona się rodzi, tak jak przed chwilą było nie z kury, nie z jaja, tylko rodzi się z samej istoty tej materii, bo ona jest boska, już nie ma żadnych wad. Jest spełnioną boskością i ona teraz zaczyna kręcić nowy wzór materii. Benzen. I wiecie co? To jest błogosławiona sprawa. Zobaczcie, pokazuję wam. To jest benzen. Wiecie, że jak ja chodziłem do szkoły, do technikum chemicznego, to myśmy mieli czapki, takie czapki wtedy uczniowie średnich szkół, ale i studenci też, i przed wojną, i potem po wojnie nosili przez długi czas, teraz już nikt tego nie robi. W każdym bądź razie myśmy w technikum chemicznym mieli czapki, a na czapkach był wzór benzenu. Właśnie tego. I wiecie, i on będzie teraz podstawą materii. A właśnie jako sześciokąt. I ktoś by powiedział, no do tej pory, no to co z tego, no benzen do tej pory był. Ale podstawą był nie benzen, moi drodzy, tylko, kochani, toluen. A więc dotychczasową osnową, energotypem materii poprzedniego bytu, był też sześciokąt, prawie że taki sam, też zbudowany z atomów węgla, ale to był nie benzen, a toluen. I toluen właśnie daje się, jest taki uniwersalny i taki, powiedziałbym, tolerancyjny i dawał się manipulować na wszystkie możliwe sposoby technologicznie i z tego toluenu można robić, doczepiając do niego w odpowiednich miejscach odpowiednie związki i z tego zrobiono podstawowy związek wybuchowy, czyli że TNT, trójnitrotoluen, i w jaki sposób? W bardzo prosty sposób już pokazuję. I proszę bardzo, to jest ten sam toluen. Tyle tylko się wiecie, czym się różni? Tym, że do tego sześciokątu dołączono tylko grupy NO2. Tylko 3 grupy odpowiednio dołączone. I wiecie, to zrobił Nobel. Skonstruował właśnie nitroglicerynę. To jest właśnie TNT, tylko że on dokonał tego jeszcze takiego dzieła nitrogliceryna, która była trójnitrotoluen. Ona była cieczą. Jest cieczą. Ale jest cieczą bardzo wybuchową, także nie można było jej transportować. Każda kropelka, jeżeli by kapnęła, natychmiast tworzy wybuch i myśmy w laboratorium, kiedy robili mikroskopijne ilości, otrzymywali właśnie tej substancji, tej nitrogliceryny, to żeśmy mieli wielką uciechę, bo reakcja się jeszcze nie zdążyła dokonać, a już nam ta próbówka wylatywała w powietrze. Na szczęście szkoła nie wylatywała, tylko taki wybuch był laboratoryjny, ale radości było co niemiara. No i ta radość trwa do dziś dzień. Zobaczcie, co się dzieje na całym świecie. Nobel wymyślił, w jaki sposób to utwardzić i utwardził to odpowiednimi tam minerałami i zrobił z tego dynamit. a z dynamitu robi się teraz już wszystkie tam prochy, jakie by nie były, i kule, i bomby, i nawet wielkość bomb atomowych też się przelicza na tony właśnie dynamitu, tony trotylu. Symbolicznie tak się to wszystko liczy. Ale ma to z jednej strony oczywiście wszystkie te skutki burzące i niszczące, ale z drugiej strony to przynajmniej tylko burzy, rozwala, przewraca, rozwala na kawałki, zabija człowieka jednego czy 10 naraz, czy iluś tam. W każdym bądź razie jeszcze ta materia jest w kawałkach, jeszcze można ją reaktywować, jeszcze można ją recyklingować, jeszcze mieć z niej jakiś pożytek. Natomiast, kochani, materia jeszcze ma wspaniałą inną właściwość. Zobaczcie, to jest gablota minerałów w muzeum w Krakowie. Ja wiedziałem, że niektóre minerały świecą, że na przykład takim powszechnie stosowanym związkiem świecącym to jest fosfor, i powszechnie stosowane do znaków i drogowych, i do znaków takich po ciemku, i zegarki tam też fosforem się pociągało, żeby nocą można go było czytać, a potem się okazało, że to jego emanacja światłem jest bardzo radioaktywna, za bliska promieniowaniu atomowemu, więc fosfor jest już zakazany, zakazaną substancją do otrzymywania świecenia. I teraz jest gablota, o tym ja naprawdę nie wiedziałem, nawet będąc chemikiem, że jest tak dużo minerałów świecących. I to jest właśnie gablota w świetle dziennym, normalnym, więc widzicie, bardzo piękne minerały. I teraz zobaczcie te same minerały, jak zgasło światło. Zobaczcie, kochani, ja byłem po prostu oczarowany. Jak to zobaczyłem, oczom nie wierzyłem. Tu każdy kamień, oprócz tego, że świeci, to jeszcze na dodatek ma zupełnie inny kolor tego światła. Jakie bogactwo! I żaden z tych kamieni nie promieniuje promieniowaniem radioaktywnym, promieniowaniem atomowym. Tak więc ta materia sama w sobie i zawiera te pierwiastki radioaktywne, z których potem robi się te straszne bomby, ale również zawiera całą gamę minerałów i swojej własnej konsystencji, która również świeci, ale nie jest taka strasznie szkodliwa w sensie zastosowania. I tutaj te zarzuty w stronę starej materii są takie, że ona była po prostu uniwersalna. Miała w sobie te wszystkie możliwości jej burzenia, niszczenia i likwidowania do zera, albo miała takie, z których można było tworzyć coś bardzo pięknego, pożytecznego i nieszkodliwego, i tylko człowiek od człowieka i od jego intencji i jego technologii zależało, czy szkodzi sobie i wszystkiemu, co żyje naokoło, czy nie. Ja w technikum, jeszcze nawet chemicznym, zrobiłem już taki filmik, cineramę, czyli że to nie był film, tylko zestaw diaporamy, czyli że chyba 3 albo 4 rzutniki z muzyką, i tytuł tego mojego diaporamy był taki, że człowiek przeciw istnieniu. I dałem właśnie muzykę, wziąłem z Perginta pieśń Aziz. Do dziś dzień jestem wzruszony, jak ją słucham, jest taka strasznie smutna i piękna, i pokazywałem, co ten człowiek na całym świecie wyprawia, i już wtedy, tyle lat temu, jeszcze do duchowości mojej takiej przejawionej, uprawianej na co dzień, było jeszcze bardzo daleko, a już wtedy nazwałem swoje dzieło Człowiek przeciw istnieniu. Tu nie chodzi o to, żeby nabrudzić, żeby zepsuć, żeby coś zburzyć. Tu chodzi o to, że człowiek razem z tą materią, którą i swoją technologią, i swoimi intencjami wystąpił przeciw jądru istnienia. A wiecie, z jakiego powodu to zrobił? Zapytaliśmy go. Potem, kiedy już byłem dojrzałym, że tak powiem, duchowiczem, i zastanawiałem się, skąd się wzięło w człowieku tyle zła. To jest pierwsze, co zadałem pytanie i dlatego ojciec ze mną się zaprzyjaźnił, bo zapytałem go o to, jak to jest, żeby mi powiedział, wytłumaczył, jak to jest możliwe, żeby człowiek, istota boska, mógł być tak okrutny. I jeszcze na dodatek, nie dosyć, że siebie niszczy, to jeszcze potrafi i chce zniszczyć istnienie. To było wiele lat temu, nie wiem, ze 30. I wiecie, jaka na to była odpowiedź? Ojciec oczywiście bardzo się ucieszył i w tym momencie zawarliśmy wielką przyjaźń i do dziś dzień ona trwa. W każdym bądź razie, jaka jest odpowiedź na to, dlaczego on to zrobił? Bo mógł. Szczerze odpowiedzieli ci, którzy utworzyli Matrix i którzy do tej pory, posługując się wszystkim, co tylko mogą, chcą zlikwidować istnienie. A wiecie, dlaczego oni chcą to zrobić? Bo mogą. Teraz to już w ich mniemaniu mogą, bo oni chcą zlikwidować, mogą zlikwidować tylko to istnienie, w którym sami istnieją, czyli że to stare, którego już nie ma. Także tego nie biorą pod uwagę. Oni żyją w swoim wirtualnym teraz świecie. To już jest ich zmartwienie i ich bajka, nie będziemy do niej nawiązywać, tylko ja cały czas podchodzę do tego najważniejszego etapu. I jeszcze, już nie benzenu, tylko jeszcze dalej. A wiecie do czego? Zaraz wam pokażę. Przekaz Marzenki. Najpierw pojawiła się mała kauczukowa piłeczka, która odbijała się bardzo dynamicznie. Po niej nastąpił wysyp różnych piłek o różnej wielkości. Były tam wszystkie znane mi piłki, czyli te do gier zespołowych, rywalizacji indywidualnej oraz te do rehabilitacji i do zabawy. Pojawiły się też piłki plażowe, dmuchane, wielobarwne. Na koniec zobaczyłem automat z mnóstwem kolorowych piłeczek kauczukowych, które można kupić za złotówkę. Kiedy z Mariuszem podążyliśmy dalej w ten temat piłek, stanęliśmy przed drzwiami z napisem Tadeusz. Kiedy otworzyliśmy te drzwi, naszym oczom ukazał się widok pomieszczenia wypełnionego po brzegi i po sufit różnymi piłkami. Wiecie, co ja teraz, o czym ja teraz opowiadam? Zaraz wam powiem, ale się zdziwicie. No właśnie takie piłeczki widziała, bo to tylko taki jest namiastka tego, co ona tam w tej wizji widziała, tą olbrzymią rozmaitość i ilość tych piłek. I co te piłki mają do naszego tematu o zniszczalności materii? Do tej pory atom zbudowany był z cząstek elementarnych, tych podstawowych, a więc elektronu, neutronu i protonu. Do tego jeszcze tam ten nukleon jeszcze dochodzi w sensie budowy jądra. Ale z grubsza rzecz biorąc, wszystkie te cząstki, tak, oprócz elektronów, wszystkie tworzą jądro atomu, a elektron wokół tego jądra sobie szybko zasuwa i z grubsza rzecz biorąc tak wygląda atom i on jest w środku pusty. Ja jeszcze przy tej okazji zawsze podpowiadam, że w ogóle materia jest w środku pusta, dlatego że jeśli chodzi o tą orbitę, po której poruszają się elektrony, to one w stosunku, ta orbita w stosunku do tej całej przestrzeni, którą sobą tworzy dany atom, jest olbrzymia. To tak jakby na środku boiska siedziała piłeczka ping-pongowa, a elektronik zasuwał po bieżni 400-metrowej wokół i to jest z grubsza rzecz biorąc przestrzeń jednego atomu. To dlaczego on jest dotykalny i namacalny? A wiecie dlaczego? Widzieliście kiedyś, jak na ulicach kuglarze tańczą z ogniami, to znaczy mają na sznurkach zawieszone dwa kaganki z płomieniami i one są zawieszone na tych sznurkach i zaczynają w pewnym momencie kręcić coraz szybciej, kręcić tymi kagankami. I w naszych oczach ta droga tych kaganków zlewa się, bo one kręcą się coraz szybciej. W pewnym momencie uzyskują takie szybkie obroty, że pokrywają się jak gdyby światłem, od samych tylko tych pasm światła, które ciągną za sobą te właśnie kaganki ze światłem. I tak samo poruszające się błyskawicznie elektrony wokół atomu tworzą właśnie takie zagęszczenie ruchowo-świetlne, że z grubsza rzecz biorąc atom wydaje się taki dotykalny, namacalny, że można go dotknąć. Ale gdyby obniżyć temperaturę tego otoczenia i tej substancji poniżej temperatury 0 stopni Kelwina, to i poniżej światła, bo on jednocześnie świeci. I to w rzeczywistości materia świeci, tak jak tu przed chwileczką wam pokazałem. Wszystko, co istnieje, od razu świeci i grzeje. Ale jeżeli się go oziębi, można go tak oziębić, że elektrony spadną i kolapsuje materia. Ale tego jeszcze nasza nauka na szczęście nie osiągnęła, ale za to osiągnęła wybuchy atomowe i termojądrowe. I na czym polega właśnie ten wybuch, straszny wybuch atomowy? No, na reakcji łańcuchowej, kochani. Po prostu tak rozpędzają te cząsteczki, że one w siebie zaczynają walić, a są twarde, a wewnątrz mają niesamowitą energię zgromadzoną i w wyniku takiego najpierw zderzenia, a potem rozbijania tych właśnie powłok powstają straszliwe skutki. I teraz wracam, już nie będę tych skutków nad nimi się zatrzymywał, bo jak ktoś chce, to może sobie pooglądać i wybuchy, i filmy, i Hiroszimę, i co tylko. W tej chwili to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć tą właściwość materii, dzięki której ona posiada tą możliwość, że siebie nie tylko zburzy, ale i zniszczy do korzeni swojego istnienia, swojego jestestwa. A wszystko zaczyna się właśnie od tych piłeczek, którymi są te cząstki elementarne. Ojciec mi to mówił, że powłoki każdej z tych cząstek zniosą tak mocne, że znoszą 8-krotne ciśnienie olbrzymiej energii, która zawarta jest wewnątrz każdej tej cząstki. To otoki są tak silne mechanicznie, że 8-krotne przeciążenie są w stanie znieść. I takie właśnie napompowane w sobie twarde piłeczki, takimi piłeczkami zaczyna się ludzkość bawić i zaczyna je o siebie trącać i koniecznie chce, bo innych narzędzi nie ma, przecież nie ma żadnego młotka, ani gwoździa, ani dłuta, żeby je rozwalić, tylko musi wziąć i jeden o drugi tak rozpędzić, żeby się rozwaliły nawzajem. I jak się rozwalą, to wszyscy tak się cieszą, taki straszny tworzy się wielkie boom. Przy tym wielkim boomie, to przy okazji opowiadam zawsze taką historię, mówi gazda do Juchasa, wiesz co? Mówi, Stasiek, jakby tak wziąć wszystkie siekiery z całego świata i wrzucić do naszej studni, ale byłby plusk? I to jest dowcip? Zobaczcie sobie wybuchy bomb termojądrowych nad wodą i pod wodą. Co tam się strasznego dzieje? To jest dopiero plusk. I kochani, nie chcę wcale załamywać rąk nad tym pluskiem, tylko przy tej okazji powiem o jednej bardzo istotnej rzeczy. W tym momencie, w momencie wybuchu atomowego, już nie mówię o tych dalszych, niszczy się struktura do korzeni, czyli że do energotypu, czyli rozwalana jest czasoprzestrzeń, ta, która tworzy osnowę tego, co potem jest gęste w materii. I taka dziura tworzy się w czasoprzestrzeni, jak dziury w szwajcarskim szerze. I te dziury wędrują i jak natrafią, przechodzą przez materię, to ją w sposób naturalny dziurawią i ta materia w tym miejscu już jej po prostu nie ma, a dziura dalej sobie płynie. Zobaczcie, co te dziury wyprawiają. Ja tutaj przedstawiam Państwu wiele takich informacji na temat tych dziur. Ja wyłowiłem jedną taką ewidentną, pisaną. Już czytam. Wyłowiłem, w prasie na ten temat jest dużo informacji, ja tak wyłowiłem taką jedną. Dziury w ziemi powstają wszędzie. Tego typu zjawisko jest powszechne praktycznie wszędzie. Sinkhole, tak one się nazywają, powstają zarówno w Ameryce, jak w Australii, jak w Azji czy w Europie. Ostatnimi czasy było głośno o wielkich dziurach powstałych w Chinach, gdzie jedna z nich pochłonęła kilka budynków. Nie tak dawno odkryto gigantyczne dziury w ziemi na Syberii. W Meksyku olbrzymia dziura pochłonęła całą rzekę, a w Kalifornii powstanie nowych sinkholi nikogo już nie dziwi. Kochani, w związku z tymi dziurami oni się już przekonali, że to jest tak strasznie szkodliwe, no to podpisali układ o niestosowaniu prób z bronią jądrową w powietrzu, w wodzie i w kosmosie. I podpisali w 1963 roku taki układ i wiecie, nie podpisali tylko tego, że zabronione jest pod ziemią. Czyli pod ziemią można. Wiecie ile po podpisaniu tego układu do tej pory, chyba więcej, ale ja uchwyciłem taką cyfrę, 1700 prób atomowych i jądrowych przeprowadzono pod ziemią. Po podpisaniu tego układu, wyobraźcie sobie, i po tej wiedzy o tym, że te dziury te idą nie tylko w ziemi, to niszczą, bo we Wrocławiu na przykład zawalił się świeżo wybudowany most. Znaczy wiadukt nad placem. I potem stwierdzili, że przyczyną było zmęczenie materiałów. No rzeczywiście objawy były zmęczenia materiałów, ale one tak się zmęczyły, że one stały tam rok czasu, był nie więcej cały ten wiadukt. I w ten sposób oprócz tych zapadlisk ziemnych już wiele mostów, wiele domów się pozapadało i poniszczyło. W każdym razie już nie mówi o tych szkodach, które czyni w ogóle taki wybuch. Ewidentnie nie ma nawet tego dyskusji na ten temat w ogóle nawet zaczynać. I co z naszą nową materią? Bardzo wielka tutaj zachodzi zmiana. Jeśli chodzi o materiały burzące, to ich nie będzie. I prochy przestaną wybuchać, i przestaną strzelać kule, przestaną wybuchać bomby, ponieważ proch przemieni się, zaraz ta przemiana będzie następowała, najpierw musi się przemienić człowiek, a potem dopiero materia. W każdym bądź razie, żeby przemienić toluen w benzen, to tam tylko trzeba przestawić parę atomów i one się przestawią i on stanie się benzenem i przestanie wybuchać. Natomiast co zrobić, żeby te bomby atomowe przestały wybuchać, kochani moi? Wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba zrobić to, o co opowiadałem na ostatnim naszym wykładzie. Zlikwidować, znaczy uzyskać stan wolności, czyli że zlikwidować przegody, otoki. I otoki zostały zdjęte. Czytałem komunikat na temat tego, w jaki sposób były zdejmowane. I te otoki centralne zostaną również nie tyle zdjęte, co nie będzie ich właśnie w tych cząsteczkach elementarnych. Wszystkie one zamienią się w takie elastyczne piłeczki. Wewnątrz tych piłeczek te otoki będą nie sztywne, tak jak teraz do tej pory są w cząstkach elementarnych, tylko elastyczne, a wewnątrz będzie takie same ciśnienie jak na zewnątrz. Tak jak kauczukowe piłeczki czy piłeczki te do zajęć sportowych. Krótko mówiąc, ilość gier i zabaw w życie będzie nieograniczona, natomiast jedna zabawa w postaci burzenia istnienia na pewno nie wchodzi w rachubę. Najpierw jeszcze, skoro jesteśmy przy temacie otok, przeczytam te dwa komunikaty, które mówią o istocie. Już teraz nie mówią o piłkach i o wybuchach atomowych, bo to ja o nich mówiłem. Natomiast chodzi o istotę otoki jako takiej, bo otoka była zawsze podstawą dalszego tworzenia tego, co istnieje. I tutaj czytam. Widzę przed sobą kwadratową, przeźroczystą płachtę z delikatnej tkaniny. Jej górny prawy narożnik jest wciągnięty w niewidoczny dla mnie otwór w czymś, co znajduje się powyżej i przez ten otwór ta tkanina jest wciągana. Zjawisko to widzę tylko dzięki temu, że na przeźroczystej tkaninie tworzą się wyraźne zmarszczki. Więc widzimy właśnie proces likwidacji otoki tej najdelikatniejszej i tej najpierwszej, otoki pomiędzy istnieniem a nieistnieniem, pomiędzy pustką a pomiędzy całą strefą Oceanu Wieczności i później materii tego, czym jest nasza strona gęstych naszych wymiarów. I teraz właśnie zdejmowana jest ta pierwsza otoka i zaraz, a na bazie tej pierwszej otoki zbudowane są wszystkie otoki, również te od mikrocząsteczek, o których przed chwileczką tyle opowiadałem. Ale najpierw musi być kwintesencja, jej zasadniczy człon, czyli że ta otoka, która tworzy wszechświat, ona jest właśnie w ten sposób zdejmowana. Jeszcze tutaj jest opis również taki zdejmowania otoki. Stoję na zewnątrz naszego domu i podnoszę ręcznie dużą roletę, dużą brązową roletę, która osłania od zewnątrz nasz zabudowany ze wszystkich stron i zadaszony taras. Gdy ją podniosłam, patrzę przez ten odsłonięty otwór w okno tarasu, przez który widzę okno naszego salonu, w którym świeci się światło. To jest bardzo ciekawy taki układ, że centralna otoka, czyli że ta potężna, bo w opowiadaniach takich właśnie doświadczalnych mieliśmy informację, że ta otoka z jednej strony jest taka delikatna, bo ona jest stworzona z tworzywa tego pierwszej zagęszczonej energii psychicznej, a więc przeźroczysta, nie jest lodem, bo tamte krainy są lodowe. To też jest pierwsza forma zagęszczenia energii psychicznej, ale ta druga to jest właśnie cieniusieńka, przeźroczysta tkanina. A następna otoka to była porównywana do potrójnej, poczwórnej blachy stalowej, która tak szczelnie oddzielała kosmos wszechświata istniejącego od pustek tej przestrzeni, w której jeszcze nie ma nic. Tak potężna i stalowa musiała to być osłona i tak potężne osłony otoki były właśnie w tych cząsteczkach, o których mówiłem, że dzięki nim tworzą się te wybuchy. A więc ta najdelikatniejsza została zdjęta i ta najgrubsza też została zdjęta. I przez tą przestrzeń po niej pozostałą, świadomość, która to wszystko robi, bo to samo się nie robi, tylko ktoś to wykonuje, zagląda do domu przez okno i co widzi? Widzi, że w salonie świeci się światło. To znaczy, że tam w salonie jest również światłość Boża. Czyli, że ten dom wypełniony jest tą światłością, a otok tych centralnych też już nie ma. Nad ranem 24 listopada o godzinie 4:15 zobaczyłam, jak ulatują w przestrzeń kosmiczną resztki starej konstrukcji, starego istnienia. Zobaczyłam wyraźnie belkę drewnianą i jakiś stalowy, płaski element, jak odlatują w dal kosmiczną. Drugi komunikat jest taki: wielki wieżowiec, którego widzę z oddali, zaczyna się od góry rozpadać w postaci drobnych, podłużnych słupków. Teraz najpierw chwila zadumy nad tymi kawałkami, które rozlatują się i lecą w przestrzeń. Wiecie, co to jest, kochani? To jest, kochani, czasoprzestrzeń. To jest podstawowa trójnia konstrukcyjna. To jest czas, przestrzeń i grawitacja, które tworzą, to Andrzej widział właśnie te sprzężenia i te konstrukcje, tworzą między sobą takie trwałe połączenia. Od Snerga Wiśniewskiego, od którego dowiedziałem się po raz pierwszy o istocie czasoprzestrzeni, o jej ważności, to on wtedy mówił, że materia we wszechświecie to jest tylko znikoma jego cząstka. To już wielokrotnie to powtarzałem, że materii we wszechświecie jest tyle, jakbyśmy wzięli wszechświat jako kulę jedną dynię i na dynię huchnęli, to ten grubość tego huchnięcia na tej dyni to będzie ilość materii, która w stosunku do całej tej dyni, czyli w stosunku do wszechświata w ogóle jest. A cały ten wszechświat jest tą czasoprzestrzenią. I wtedy Snerg Wiśniewski nie porównywał jej do takiego rysunku, bo wtedy jeszcze takiej wiedzy nikt nie miał, tylko porównywał do żelbetonowej konstrukcji. Ja to podpisałem stalowa czasoprzestrzeń. On właśnie mówił, że tą trwałą, nienaruszalną, twardą i wiecznie, po prostu wieczną konstrukcją gęstości kosmosu wszechświata jest właśnie ta konstrukcja czasoprzestrzeni. I to, co ja przed chwileczką wam, kochani, przeczytałem, to ponieważ starego bytu już nie ma, to ten jego energotyp został już zlikwidowany i te belki, to znaczy te kawałki tego rusztowania, też właśnie odlatują jako śmieci kosmiczne i świat pozostaje całkowicie bez czasoprzestrzeni. Nowa będzie zupełnie robiona. O tym, jak ona będzie robiona, to my się dopiero dowiemy, bo zalążki już jej są w tej postaci, o której mówiłem tutaj dzisiaj, ale rezultaty tego, że ta stara czasoprzestrzeń jest już zlikwidowana i jej nie ma, czyli że energotyp tej gęstości już nie istnieje, w związku z tym ten dom się zawalił. I to jest właśnie dokładnie tak, jak to się dzieje po tych wybuchach, o których mówiłem, że najpierw jest wybuch, potem jest dziura, która robi dziurę, dziura, która tworzy się w czasoprzestrzeni i w tym miejscu, gdzie tworzy się ta dziura, to za jakiś czas, nie od razu, po prostu kolapsuje materia, znika, tworzy się dziura. I tak samo zawalił się cały stary byt i całe istnienie, bo ojciec zlikwidował jego energotyp, jego czasoprzestrzeń, jego trójnię strukturalną i trójnię konstrukcyjną i w tym momencie, kiedy to zlikwidował, to już go nie było, mimo że on jeszcze jest, ale on się będzie walił na naszych oczach, to wszystko się będzie rozpadać tak, jak widzieliście, jak rozpada się ten dom, który wam tutaj też przy okazji pokazaliśmy. No a teraz tak na odpoczynek, bo zawsze po takich jakichś horrorach to wzywam na pomoc Andrzejka, żeby Państwa rozluźnił i żebyście weszli w te cudowne światy. To nie jest jego wyobraźnia, bo tak mówią, że to artysta to ma wyobraźnię i on wtedy tworzy, tak sam wymyśla, ale prawdziwy artysta odtwarza to, co dyktuje mu jego boska świadomość i to są realne obrazy realnych światów, realnych istności i realnych bytów i te cudowności, które rysuje Andrzej, to nie są jego fantasmagorie w science fiction, tylko to są prawdziwe opowieści o prawdziwych stanach i na nie zapraszam. Witam serdecznie. Zacznę może dzisiaj od przypomnienia wizerunku tej pięknej istoty ludzkiej, która jest wypełniona wyłącznie błękitem, energią duchową, okoloną, zielenią, jasną, zawsze nowej biologiczności. I przypominam to dlatego, że zaraz po poprzednim wykładzie no, dostałem wiadomość z kolei o podobnej historii związanej z sześcianem zamysłu, który również jest wypełniony takim błękitem duchowości, wyłącznie błękitem duchowości i ocholony znowu, wiesz, wszystkie jego krawędzie są w tej zieleni takiej zawsze nowej biologiczności. Także ten związek duchowości czy istoty ludzkiej z sześcianem zamysłu jest tutaj jednoznaczny. I jednocześnie krok jak gdyby informujący o postępie tych procesów. I mam wrażenie, że komplet tych wiadomości, które uzyskałem, zmierza właśnie do tego, żeby pokazać zakończenie jednego procesu i rozpoczęcie następnego. Także zaraz o tym będę mówił. Teraz następny krok to jest tego typu wizja. Ona jest zaraz po tym sześcianie. Pojawia się taki obraz żółcieni, takiej złotej żółcieni, ze złota jakby, bo to jest metaliczne, poruszającej się, więc żywej, w jasnym, w kolorze, zanurzonej jakby na tle jasnego fioletu, który jest znowu energią łączącą wszystkie inne. W związku z tym no, taki tutaj pojawienie się właśnie tego aspektu połączenia, tej doskonałej żółcieni, doskonałej, ponieważ złoto jest kruszcem najdoskonalszym z tym jasnym fioletem. Tutaj muszę jeszcze wspomnieć o następnej takiej informacji dotyczącej miłości i koloru żółtego, ale generalnie miłości, dlatego że jest taka sytuacja, że jestem w mieście, załatwiam jakieś sprawy. W pewnym momencie docieram do placu, na którym ma się odbyć koncert. Plac jest bardzo obszerny. Po horyzont poustawiane jakieś dekoracje. I mężczyzna zaczyna śpiewać jakąś piosenkę. Śpiewa ją dotąd, dopóki nie pada słowo miłość. I wtedy, kiedy pada to słowo, ta sceneria się zmienia i widzę przestrzeń, która jest podzielona na dwie części. Po środku tych części jest rodzaj bariery, płota, muru, który jest żółty, jest z miłości. Natomiast i po jednej stronie jest ta rzeczywistość, po drugiej stronie jest rzeczywistość, która jest już, no, powiedziałbym, martwa, czy też spopielona. I treść tej wizji jest taka, że poza miłością nie ma już nic. Także to tak mógłbym skomentować, to jeśli chodzi o ten kolor żółty, który tam poprzednio omawiałem, i o ten aspekt miłości, to taka informacja następna. Kolejny przekaz jest taki, że widzę dwa węże. Jeden z nich jest taki mniej ważny, mniej go obserwuję, drugi zwraca moją szczególną uwagę, jest umieszczony w pojemniku, czy w prostokątnym naczyniu, o gładkich powierzchniach, takich, że on nie może wyjść stamtąd, jest zamknięty w tej przestrzeni. I to jest taki dziwny wąż, nieduży, to jest nieduży wąż, ale czarny cały i nie ma głowy. Ma jakby dwa końce, jeden z nich wiem, że jest początkiem, drugi jest końcem, ale ten początek nie różni się niczym od końca, tylko jest lekko bardziej uniesiony do góry. I stąd wiem, że to jest jego głowa, czy ten początek właśnie w zasadzie. Także znowu takie nawiązanie troszeczkę do tej zmiany oddziaływania, czy oddziaływania czasu, który przestaje być cykliczny, a zaczyna być ciągły, czyli trwa od A do A. I następna taka informacja z kolei o tej starej rzeczywistości, bo to jest opowieść o nowym procesie. Natomiast informacja o starym procesie wygląda w ten sposób, że stoję na skarpie, na szczycie skarpy i z tej skarpy, która jest piaszczysta ześlizguje się, taki wąż boa, taki duży, rzeczywisty wąż. Ześlizguje się, zwinięty w kłębek i nie może się niczego zaczepić, nie może znaleźć żadnego takiego miejsca, że mógłby się zatrzymać i wspiąć na górę, tylko ześlizguje się na samo dno i tam widzę, jak on prawie do tego dna już dotarł. Jest tam bardzo nisko. I to jest następna informacja mówiąca o tej starej wiedzy, powiedzmy. No i dochodzimy do informacji centralnej, do przekazu centralnego, jak gdyby, takie w moim odczuciu. To znaczy, widzę następną sytuację. Rozbłysk biały. Białe igiełki wychodzące ze środka, tworzące okrąg. Złożony z takich białych igiełek. Wydaje mi się, że jest płaski, ale w momencie, kiedy zaczyna zmieniać swoje położenie, czyli zaczynam go widzieć pod pewnym kątem, to się okazuje, że to jest lej. I ja w ten lej wchodzę. I wewnątrz tego leja widzę płaszczyznę, która jest, cały ekran jest wypełniony obrazem, który wygląda w ten sposób, że jest tam fiolet zanurzony w tej jasnej właśnie zieleni, która tak już powtarza się kolejny raz. Tym razem ten fiolet jest zanurzony w zieleni. Także tutaj mieliśmy złoto z fioletem, teraz mamy fiolet z zielenią. I w momencie, kiedy relacjonuję tą wizję, to pojawia się kolejny obraz, który wygląda w ten sposób. Tak próbowałem to Państwu jak najlepiej ukazać, ale widziałem to w formie takiego ażurowego oplotu żaru, który jest wewnątrz. Żaru, ale takiego z widocznymi połączeniami, z widocznymi takimi jakby nerwowymi połączeniami, ale nie na zasadzie nerwowymi w sensie połączeń takich synaptycznych, takich mózgowych, powiedzmy, które widać dopiero wtedy, kiedy obserwujemy przez mikroskop te tkanki. Ale wszystko to było właśnie w takim bardzo w dużej temperaturze, gorące, takie rozżarzone. I tak się kończy ta wizja. Koniec tej wizji przynosi następny dzień, który jest z kolei takim domknięciem tego całego procesu. I jest taka informacja, że jestem zatrudniony jako aranżer do wykonania projektów w dwóch domach. W jednym domu mieszka mężczyzna i kobieta i w drugim domu mieszka mężczyzna i kobieta. W jednym domu ta aranżacja już jest wykonana. Tam już ten proces tej zmiany tego domu został wykonany. I idę z tą parą do tego drugiego domu z wizytą, taką, gdzie mam się dowiedzieć, no, jakich zmian mamy dokonać w tym drugim domu. Mam po prostu jakieś pomysły im tam przedstawić. Jest to pierwsza taka wizyta zaczynająca proces zmian w drugim domu. To jest taka wiadomość. Informacja o tym, że udało się zakończyć budowę pierwszego domu i że stało się to, że zwieńczeniem tej budowy jest zaistnienie umysłu człowieka, rozżarzonego mocą umysłu, który jest połączony z całością, który jest połączony z wszechświatem, z umysłem wszechświata, z umysłem zamysłu, z umysłem wszechistnienia. Także po raz pierwszy tak spektakularna wiadomość o udanym procesie, który został dokonany. Potem przychodzą jeszcze dwie wizje. Jedna z nich to są dwa takie stożki fioletowe z takimi chmurkami wokół. Znowu informacja na temat tego, że technologia, jedyną technologią, jaka jest, to jest technologia duchowa. I że ona rozprzestrzenia się poprzez tą właśnie energię fioletu, rozprzestrzenia się na wszystkie energie, na wszystkie, nawet najbardziej subtelne przejawy istnienia czy nieistnienia. W każdym razie to jest jedyna technologia, która służy budowie istnienia. I ostatni już przekaz. Widzę coś, co nazwałem lustrem. To koło, ten otwór, który tutaj jest pomiędzy tym lejem czarnym i lejem błękitnym, to jest, ja to nazywam lustrem, ponieważ tam niby można było przejść przez ten otwór bez żadnej bariery, ale jednak kiedy się odwróciłem, to widziałem swoje odbicie w tym przejściu. W związku z tym no to, co mogę powiedzieć na ten temat, to właśnie ta dziwna koronka, która tak okala ten otwór, i to, że błękit był niezwykle świetlisty, także pełen światła, pomimo że to było na granicy czerni i właśnie tego błękitu, to ten błękit najjaśniejszy był właśnie przy czerni, natomiast czerń była najczarniejsza przy błękicie. Także takie przejście pomiędzy dwoma lejami. To wszystko, co dzisiaj miałem do przekazania, także mam nadzieję, że niedługo znowu się zobaczymy i porozmawiamy trochę. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko i do zobaczenia. Dziękujemy Ci, Andrzejku, za te takie rozluźniające nas Twoje słowa i napawające optymizmem, że te piękności teraz się uruchamiają i tego już nikt nie cofnie, tak jak powiedziałem na początku naszego spotkania, że to wszystko, o czym teraz słyszymy i co przyjmujemy do wiadomości, i wszystkie procesy, o których się dowiadujemy, one są raz na zawsze uruchamiane i już nigdy się nie cofną. Z tych rzeczy takich cudownych, które opowiadałeś, ja chciałem się zatrzymać specjalnie na tej kuli, która oczywiście kojarzy mi się z całym wszechświatem, ale wiem, że to jest bardzo ważne zagadnienie, które teraz zostało uruchomione właśnie dosłownie na dniach, nie wiem, czy chyba w przeciągu ostatnich 2 dni zostało uruchomione. Chodzi mianowicie o sprawę naszego mózgu ludzkiego, tego, że jest on umysłem i że jest kompatybilny z całością umysłu boskiego i całością umysłu i mózgu całości wszechświata. I jeżeli tutaj patrzę na Twoją kulę i ona dla mnie jest mózgiem, znaczy kulą wszechświata, i z grubsza tak wygląda na taką tkankę właśnie biologiczną, to ona również kojarzy mi się z mózgiem. I teraz te skojarzenia z mózgiem najpierw na chwileczkę pokażę. a potem dopiero jeszcze opowiem o tym, co teraz zostało ostatnio przeprowadzone i to ma bardzo poważne konsekwencje w realu naszego bycia, myślenia i w ogóle egzystowania już. To się przenosi na naszą fizyczność, ale psychiczność i energetyczność i duchowość. Ale zaczyna się od takich prostych rzeczy. Proszę rzucić okiem na taki zestaw. Tutaj na przykład po prawej stronie jest materia w obszarze, materia kosmiczna w obszarze 2 miliardów lat świetlnych, która jest bardzo podobna do struktury neutronu pobranego z mózgu jakiegoś żywego stworzenia. Prawie że jak się patrzy na to, ja nawet jak w pierwszej chwili popatrzyłem, to tak nie wiedziałem, co jest co, po której stronie jest kawałek mózgu, a po której stronie jest kawałek kosmosu. Sprawdziliśmy z Katarzynką, więc po prawej stronie jest to kawałek kosmosu, który obejmuje średnicę przestrzenną 2 miliardów lat świetlnych, a tu jest po prostu zwykły w powiększeniu neuron naszego mózgu. I inny przykład, i tutaj będziemy mieli, po lewej stronie też mamy móżdżek w powiększeniu, mniej więcej 40-krotnym, a po prawej stronie mamy kosmiczny obraz pola objętego przez 300 milionów lat świetlnych, takiej szerokości. I to jest odpowiednio, w odpowiedniej świetle, w odpowiedniej częstotliwości kawałek kosmosu tak sfotografowanego i te struktury są do siebie podobne. Co chcę przez to powiedzieć? To samo, co Andrzejek powiedział, pokazując ten swój cudowny rysunek. Mało jeszcze na dodatek opowiadał, w jaki sposób on się tworzył, że to nie wypadło tak kurze spod ogona jak jajo, i od razu gotowe, tylko to się tworzyło i teraz, kiedy się już utworzyło, to tutaj te struktury neuronów i mózgowych jakichś konsystencji kosmicznych, to wszystko to tutaj u Andrzejka na rysunku bardzo znakomicie jest widoczne. Ale do czego ja zmierzam w sensie zdarzenia, które ostatnio miało miejsce? Weszłam w stan, w którym poczułam, że energia w mojej głowie zatacza pionowe okręgi w płaszczyźnie przechodzącej przez moje uszy. Tak jak na rysunku pierwszym, tak jak Państwu pokazujemy w sensie schematu, żebyście sobie to uświadomili. Taka płaszczyzna na tej wysokości i w tym przekroju. Chwilę ten stan trwał, aż nagle poczułam, że płaszczyzna, w której kręciła okręgi energia, powoli, płynnym ruchem przesuwa się z prawej strony do przodu, aż ustabilizowała się w pozycji osi nosa, czyli obróciła się o 90 stopni, rysunek drugi. Chwilę jeszcze energia pokręciła się, zataczając w tej płaszczyźnie okręgi i proces się zakończył. No, więc najpierw tak się synchronizowała, a potem tak. I rzecz właśnie w tym, że właśnie w tym momencie nastąpiła synchronizacja i uruchomienie właśnie tej funkcji mózgu, który został zsynchronizowany z mózgiem wszechświata, z umysłem boskim, ze swoim własnym boskim umysłem. I zauważcie, żeby coś takiego w ogóle mogło mieć miejsce, to muszą być spełnione warunki po prostu bezwzględne. To wszystkie cechy ega, wszystkie te walki samych z sobą i z otoczeniem i przejście przez wszystkie wydarzenia, które mogło nam zaserwować zło i zaserwować nasze własne chciejstwo swojego własnego nieszczęścia. Wszystko to po prostu musieliśmy mieć na ten moment za sobą, bo teraz to myślenie i to działanie i te chęci będą absolutnie kontrolowane i synchronizowane z chęciami i z potrzebami umysłu całego wszechświata, bo on też jest technologią, o której mówiłem na dzisiejszym naszym spotkaniu, że jeżeli coś ma być przejawione, to musi być to technologia. Technologia, powtórzę za sobą, że chyba tydzień temu, albo może troszkę dalej, została połączona, co jest wielkim epokowym osiągnięciem, bo technologia ludzka, czyli że ta syntetyczna, martwa i sztuczna została już na tyle, dostała energotyp, o którym dzisiaj opowiadaliśmy i dostała cały zestaw informacji z zamysłu energotypicznych i genetycznych, a więc ma pełną promesę, gwarancję swojego nowego, wzorcowego egzystowania i istnienia. W związku z tym teraz nastał taki moment, w którym moc i trwałość i zdolność i duchowość i energetyczność naszych umysłów jest całkowicie zsynchronizowana z umysłem boskim całego wszechświata. I tak po kolei będą się synchronizować wszyscy ludzie, którzy będą wchodzić na tą drogę tego nowego istnienia. I teraz chcę jeszcze zaznaczyć i podkreślić ten fakt, że poprzednie dzieje istnienia wszechświata nacechowane były porażkami. Wszystko się nie udawało i wszystko zostało skreślone. I po raz pierwszy dokonany został krok ewolucyjny do przodu, w którym coś dokonało się pozytywnie, zakończyło i uruchomiło się na zawsze, na wieczność. Tego już nikt nie cofnie. I ta synchronizacja naszych umysłów, naszych mózgów z umysłem, mózgiem całości wszechświata jest właśnie tym krokiem ewolucyjnym, po raz pierwszy pozytywnym, skończonym, uruchomionym i oddanym do użytku w naszej postaci i w postaci nowego wszechświata, którego jeszcze na dodatek nie ma, ale ma pełną promesę swojego istnienia właśnie w tej cząstce substancji, która właśnie dzisiaj przez nas została zapoznana i uruchomiona. I tak jeszcze dla podtrzymania dobrych wiadomości i dla podkreślenia ważności tego, że coś takiego ważnego się stało, to proszę zobaczyć ten komunikacik. Wczoraj Mariusz miał sen, w którym zakomunikował Tadeuszowi, że Tadeusz będzie miał dziecko. Dziś, to jest 19 listopada, u naszych znajomych urodziła się dziewczynka, której dano na imię Gaja. Tego samego dnia również Mariusz obchodził swoją rocznicę urodzin. O Gai wiedzieliśmy prawie że od czasu jej, może nie zapłodnienia, ale bycia w ciąży jej mamusi, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni z jej rodzicami, wiedzieliśmy o ważności narodzin i ważności tej osoby, która ma sobą uosobić jestestwo naszej planety, a jestestwo naszej planety zgłosiło całą pełność swojego przejawu wtedy właśnie, kiedy narodziła się jej ludzki przejaw, czyli że dziewczynka i ma na imię cudowne Gaja. A dzięki temu, że Gaja już jest na tym świecie, to dalej synchronizowano nam umysł i dzisiaj jest już ten sukces ewolucyjny, który przed chwileczką opisałem. Dziś, to jest 28 listopada, zobaczyłam Gaję jako około dwuletnią dziewczynkę ze złotymi loczkami włosków, siedzącą na jaśniuteńkim piasku i bawiącą się nim. Była w innej strefie niż ja i po prawej i lewej odgradzała moją strefę od jej strefy jakaś przegroda, jednak między nami była przerwa w tej przegrodzie, więc mogłam spokojnie przyglądać się dziewczynce. Ona jest na razie pod opieką, jest odgrodzona od otoczenia w sensie takich kontaktów duchowo-energetycznych. Jest już dwuletnią w tej chwili dziewczynką i zauważcie, że symbolicznie siedzi na piasku, wcale nie w piaskownicy, nie ma ze sobą żadnych zabawek dziecięcych, tylko siedzi na czystym piaseczku, czyli że na czystej materii i rączkami bawi się w tym piasku, bawi się w czystej materii, jest bezpieczna, nic już jej nie grozi, ziemia jest doskonała i ona jest doskonała, jest śliczna i ma złote loczki włosków i to dziecko będzie wzrastać i wzrastać będzie też nasz świat. Dziękuję kochani za wysłuchanie dzisiejszego bardzo trudnego wykładu i do zobaczenia. Nie mam zielonego pojęcia, co następnym razem przyniosę Państwu, jakie znowu wieści, ale na pewno kiedy spotykaliśmy się poprzednio, w poprzednim wykładzie, nawet nie mogłem wymyśleć, wymarzyć, że dzisiaj powiem coś takiego, co już powiedziałem. Chciałbym przy każdym następnym naszym spotkaniu mieć jakąś taką hiperniespodziankę. Wszystkiego dobrego, kochani, do usłyszenia.